Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. 7 października 2019 roku na kanale Jasna Strona został opublikowany film, który wprowadził w błąd ponad milion osób w samej Polsce. Tytuł filmu to Dlaczego samoloty nie latają nad Oceanem Spokojnym, co jest po prostu kompletną bzdurą. I według mnie za takie coś YouTube powinien wysyłać ostrzeżenia twórcom za tworzenie fake newsów. Tak jak zdementowałem ich inny film o rzekomej katastrofie samolotu, który odnalazł się po 37 latach, tak i tym razem spróbujemy naprawić tą niewiedzę, którą po prostu szerzy kanał Jasna Strona, ale od początku. Jasna Strona to polska wersja kanału Brightside, należącego do rosyjskiego Soul Publishing. Jest to korporacja tworząca wiele kanałów na całym świecie, między innymi kilka na polskim YouTubie. Tworzą w 18 językach i ten film został przetłumaczony na każdy z nich. Miesięcznie produkują 2700 filmów, łącznie posiadają 400 milionów subskrypcji, a tworzą coś takiego słabego. W Polsce najprawdopodobniej siedzibę posiadają w Krakowie, patrząc na tą ofertę pracy na LinkedInie. Na swojej stronie chwalą się, że nie poruszają na przykład tematów historycznych, aby po prostu nie wprowadzać ludzi w błąd. Co osobiście szanuję, taki content naprawdę jest ciężko stworzyć i czas, który musieliby poświęcić na jeden taki film, spowodowałby po prostu zmniejszenie efektywności z jednej roboczej godziny, ponieważ dla takich korporacji liczy się po prostu, aby ich filmy miały jak najwięcej wyświetleń przy jak najmniejszym wkładzie pracy, co pozwala właścicielom osiągać jak największe zyski z AdSense. No i tutaj ja się pytam, właściwie to samego siebie, ponieważ lektorzy polskiego kanału mają zakaz udzielania się publicznie, dlaczego powstał film, o którym dzisiaj rozmawiamy? Na angielskojęzycznej wersji kanału film obejrzało 13 milionów osób. Samoloty jak najbardziej latają nad Oceanem Spokojnym. Zobaczcie nawet na najpopularniejszy komentarz pod filmem na angielskiej wersji filmu. No a teraz do rzeczy. Strona FlightRadar24 pokazuje aktualne położenie większości samolotów rejsowych na świecie. No i mamy niespodziankę. Chmura samolotów nad Oceanem Spokojnym, pokonująca podróże z obu Ameryk do Azji oraz Oceanii. Zgubili się? Nie, samoloty bez problemu latają nad Oceanem Spokojnym. No i teraz możemy się zastanowić, jak popełniono ten fatalny błąd, który przedstawiono milionom osób na całym świecie, oraz dlaczego filmu nie usunięto, gdy odkryto ten błąd. Jakby co, ten screen zrobiłem kilka miesięcy temu, ponieważ no teraz spadł ruch lotniczy na świecie i samolotów jest tam dużo, dużo mniej. No ale mimo to, jeśli chcecie zobaczyć, to możecie sobie wejść na stronę i nadal samoloty latają nad Oceanem Spokojnym, nic się nie zmieniło, nadal są w błędzie. W filmie autorzy przyglądają się połączeniu San Francisco-Tokio, gdzie samolot miałby nie lecieć prosto nad Oceanem Spokojnym, tylko z jakiegoś powodu miał lecieć nad Alaską. Po kilku minutach w końcu mówią o spłaszczeniu mapy i o tym, że samolot tak naprawdę leci w linii prostej. Pokazuje nam się taka mapka, pokazująca jak wygląda linia prosta między San Francisco a Tokio. No i jest to po raz kolejny lipa, ponieważ została ona nadciągnięta nad Alaskę na potrzeby ich filmu. Prawda jest taka, że samoloty latają mniej więcej w linii prostej do celu, jeśli po drodze nie znalazły na przykład jakichś przeszkód jak chmury burzowe, czy nie zostali jakoś szczególnie pokierowani przez kontrolera ruchu lotniczego. Trasa, o której mówimy, czyli San Francisco-Tokio, realnie jest pokonywana w ten sposób. Przyjrzyjmy się teraz pierwszym dwóm losowym połączeniom, które znalazłem na tej trasie i widzimy mniej więcej, jak wygląda linia prosta między Tokio a San Francisco. Jeśli mi nie wierzycie, możecie sami wejść na stronę flightradar24.com i sprawdzić przeloty samolotów pokonujących tę trasę. No i teraz zostaje pytanie. Czy rzekoma linia prosta została nadciągnięta nad Alaskę przez niewiedzę scenarzystów, czy celowo na potrzeby filmu? To już nie mi oceniać, ale wydaje mi się, że znam genezę tego błędu i tego całego bezsensownego filmu. Autor twierdzi, że piloci przed lotem muszą mieć listę zapasowych lotnisk na trasie swojego przelotu, co jest jak najbardziej prawdą i pokazuje nam listę rzekomych lotnisk, na których w razie awarii silnika miałby wylądować samolot lecący na trasie właśnie San Francisco-Tokio. No i jest to prawda, jednak nie oznacza to, że piloci muszą lecieć nad tymi punktami. I według mnie scenariusz tego filmu opiera się na informacjach sprzed 1976 roku, kiedy to wprowadzono pierwszą certyfikację ETOPS 90. Jednak nawet wcześniej samoloty nie latały taką trasą, jaką wskazał nam autor, ale już wszystko tłumaczę. W 1936 roku Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła zasadę 60 minut. Oznaczało to, że maszyna może znaleźć się w powietrzu najdalej 60 minut od najbliższego lotniska zapasowego. I w ciągu tych 60 minut samolot miał dolecieć do lotniska na jednym silniku.
korzystając z jego mocy oraz energii potencjalnej wynikającej z wysokości, na której samolot się znalazł. Aby to dobrze zrozumieć, najlepiej jest obejrzeć mój inny film, w którym tłumaczę, dlaczego samoloty latają tak wysoko. No ale wracamy do tematu. Wtedy faktycznie samoloty nie mogły latać gdzie chciały i musiały omijać ocean spokojny, a w przypadku trasy San Francisco-Tokio latać jak najbliżej lądu, aby nie oddalić się za bardzo od najbliższego zapasowego lotniska. Co nie zmienia faktu, że nadal nie latały nad lądem, jeśli nie potrzebowały na przykład zatrzymać się na dotankowanie zbiorników paliwa. Samoloty latały wtedy dużo wolniej i latały bliżej lądu. Jednak gdy zaraz po wojnie powstały pasażerskie odrzutowce, 60 minut przy prędkości 800 km na godzinę to 800 km. I właśnie dlatego tak daleko mogły znaleźć się samoloty od lotniska i dlatego już nawet wtedy to było bez sensu. Jednak trochę czasu minęło, zanim agencja lotnictwa zaczęła ufać producentów silników odrzutowych, ponieważ te po prostu były na początku dosyć zawodne i dopiero w 1976 roku Airbus A300 dostał certyfikację ETOPS 90, co pozwoliło mu latać nad większymi zbiornikami wodnymi, a kolejne samoloty posiadały coraz lepsze certyfikacje, dzięki czemu dzisiaj samoloty nie mają praktycznie żadnych ograniczeń z tym, gdzie lecą, nad czym lecą. Kolejne, coraz bardziej sprawdzone maszyny dostawały coraz większe ETOPS-y. Obecnie Airbus A350 może już niemal bez ograniczeń znaleźć się w każdym miejscu na Ziemi, ponieważ posiada tak doszrubowaną certyfikację. Jednak już dużo wcześniej jumbojety mogły pokonywać bez problemu ocean spokojny wzdłuż i wszerz. I ten film stworzony przez nich po prostu wprowadził w błąd kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie. Jeśli w komentarzach w każdym języku, w jakim stworzono ten film, krytykowano go i wskazywano jasny błąd, który jest nawet w tytule tego filmu, to dlaczego władze firmy decydujące o kanałach nie postanowiły ich usunąć, tylko dalej tłumaczyły go na kolejne i kolejne języki? Celowo, z pełną świadomością wprowadzając swoich widzów w błąd. Starsze osoby szybko ogarną, że coś tu jest nie tak, ale młodsi widzowie uwierzą w to, we wszystko, co im po prostu przedstawią. Jeśli film w każdym języku trafia na miejsce pierwsze na czasie i przynosi im mnóstwo pieniędzy, to po co go usuwać albo prostować? Co to za różnica, czy kilkadziesiąt milionów ludzi na świecie będzie uważało, że samoloty nie latają nad oceanem spokojnym? Hajs się zgadza. Najgorzej, że posunęli się już do takiego celowego tworzenia niewiedzy. To jest po prostu słabe i dalej będą wymyślać kłamstwa, które po prostu będą się klikać. I tak powstają te wszystkie teorie spiskowe, co dla mnie jest po prostu obrzydliwe. Niech już robią te firmy dla dzieci, ale tak wprost kłamać to jest po prostu słabe. I mam nadzieję, że już niedługo powstanie jakiś organ, który będzie zdejmował takie rzeczy z internetu. W tym odcinku to już byłoby na tyle. Bardzo Was proszę o zostawienie łapki w górę, aby ten film dotarł do jak największej liczby osób, które zostały zdezinformowane przez ten rosyjski kanał. No i na koniec kilka ogłoszeń dla moich stałych widzów. Po pierwsze, z powodu wiadomej sytuacji premiera gry się lekko opóźniła i wysyłka będzie na początku czerwca, za to Was bardzo przepraszam, no ale to po prostu nie jest zależne ode mnie. Zacząłem nagrywać takie mini odcinki, coś w stylu Samoloty Light, i teraz będą one trafiać na Instagrama Samoloty Patryka oraz na mojego nowego TikToka, nie śmiejcie się, o takiej samej nazwie. Także tam znajdziecie skróty moich odcinków. A teraz, patrząc po wyświetleniach, bardzo dużo osób się tym zainteresowało, dlatego puszczę Wam na zachętę jeden z takich odcinków, także zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie na moim profilu. Alvin Johnston był pilotem testowym podczas II wojny światowej. Dzięki swoim umiejętnościom miał zaszczyt jako pierwszy przelecieć się Boeingiem Stratofortressem oraz prototypem jednego z najważniejszych samolotów w historii, Boeingiem 707. Podczas lotu demonstracyjnego Boeinga 707 przed właścicielami linii lotniczych, niezapowiedzianie, nie informując nikogo, wykonał manewr beczki. Natychmiast został wezwany przez swojego szefa na dywanik. Na pytanie, co on do diabła robił, odpowiedział: sprzedawałem samoloty. Pilot utrzymał swoją pracę, a Boeing 707 stał się hitem, który odmienił oblicze lotnictwa, a jego wpływy są do dzisiaj odczuwalne na rynku lotniczym. Wiedzieliście, że największy pasażerski samolot świata pali mniej niż na przykład Porsche Panamera z najbardziej oszczędnym silnikiem benzynowym? Jak to możliwe? Airbus A380, aby pokonać 100 km, potrzebuje niecałe 2000 litrów paliwa lotniczego, które w ogóle jest tańsze od benzyny w samochodach. Panamera pali natomiast 12 litrów na te 100 km. Tylko że w Porsche pojadą tylko 4 osoby razem z kierowcą, a do Airbusa wejdą nawet 853 osoby. Gdy podzielimy sobie spalanie 1800 litrów na 853 osoby, wyjdzie nam 2,11 litra na osobę, a w przypadku Panamery będzie to około 3 litrów. Zaskoczeni? Zostawcie serduszko po więcej.
Również Was zapraszam na moją grupę na Facebooku Samoloty Patryka, ponieważ zostałem zaakceptowany jako partner portalu, z którego zawsze kupuję bilety i już niedługo na grupie znajdziecie fajne okazje na tanie bilety lotnicze. Również znajdziecie je na moim nowo powstałym fanpage'u na Facebooku, Na Skrzydle. No, już niedługo będzie się dużo działo u mnie, dlatego mi ostatnio nie było. No ale teraz już wracamy i do zobaczenia. Cześć!